Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Warcraft 3 The Frozen Throne. Na mapie już dobrze znanej Lord Drion The Aftermath wersja 1.42. Długo jej nie było i szczerze problemem jest jakże będący, a w zasadzie nie będący w moich zasobach czas. Ostatnimi czasy to jest tak, że siedzę w pracy albo wychodzę z domu, nie ma mnie. Nie jestem przy kompie, bardzo rzadko wręcz przy nim przebywam. Zbyt rzadko, żeby móc cokolwiek nagrać, ba, zbyt rzadko, żeby móc w cokolwiek zagrać. No ale stwierdziłem, że mimo iż jestem zmęczony, mimo iż jestem po w sumie 11 godzinach pracy, to nagram dla was filmik. No i postaram się, żeby od dzisiaj materiały, które będę nagrywał, były o wiele bardziej merytoryczne niż były do tej pory. Ale pozwólcie, że zamknę na razie okno, żeby dzieci z zewnątrz nie przeszkadzały. Dobra, stwierdziłem, że szybciej będzie po prostu zajebać tych sukinsynów, więc poszedłem ich zabić. A okna do tej pory nie zamknąłem. Dobra, mamy do czynienia w dzisiejszym meczu z jakże znaną grupą nam ludzi, albo i nieznaną, bo już na pewno pierwsze, które się rzuca w oczy, to nikt inny jak Happy, Silverhand, Pinchu, Devil May Cry, Carpe Diem, dupa chuj. I tak jak w tym filmiku, co gościowa naśladowała helikopter. Ja pierdolę, co za te padzina. No i Terminator, też nam znany był w jednym bądź dwóch odcinkach. Oczywiście Ice Weaver. Bardzo lubiana przeze mnie postać, napierdzielająca. No ale kurczę, ja tak rzucam tymi postaciami, ja nie powiedziałem, kto kim gra. Oczywiście jako krwawe elfy wchodzi Satan, jako Scourge, klata jak u pirata. Yo-ho-hor! Why hey you rabbity do? Coś tam. You are a faggot. oczywiście jako Burning Legend Ice Weather. Terminator jako Dalaran. Wciela się w jakże walesne krasnoludy. Carpe Diem wciela się w Dark Horde. Raszak wciela się w zwykłą hordę. Fafa, znany nam również jako Forsaken. Hubertus jako Cult of the Damned, jako Kult Potępionych. Happy jako Silverhand. Gomez wersja 18, albo Volt, albo whatever, jako troll, no i Pinchu Dragon Ball Clan. Żeby nie zwlekać, ruszymy dzisiaj z tematem. W ogóle chciałbym... Halo? Momencik? Okej, nie wiem co się stało, ale nie pokazało mi myszki, chyba dlatego, że dopiero teraz włączyła się gra. Naszego dziedzictwa. Bez nowego źródła magii mój lud z pewnością wymrze. Bardzo smutne. Co się stało? Tutaj patrzę, krasnoludy potknęły pewnie dlatego, że nasz bohater stwierdził, iż kliknie sobie tutaj. Automatyczne pójście. No i oczywiście bohaterowie, nasi gracze wybierają najkrótszą drogę i poszli tamtędy. Co się dzieje? Jednostki Dalaranu ruszy w kierunku Gilneas. Będą zajmować Gilneas najszybciej jak się da. Czyżby chcieli zostać od razu razem z Arugalem Sarofengiem? Bardzo możliwe. Czy by chcieli uzyskać klątwę Worgenów? Jeszcze bardziej możliwe, ale o tym co się stanie dowiemy się wkrótce. Wiemy już na pewno, że krwawe elfy z Satanem ruszają w kierunku Silvermoon, żeby przejąć tą jakże cudną stolicę, a zaraz z samym Silvermoon przejąć Sunwell. Co się dzieje tutaj? Co się dzieje na północy, w Northrend? Tutaj jakieś jednostki się budują, tutaj coś się dzieje, ale czy same jednostki Scourge coś próbują? Tak, oczywiście, ruszają w kierunku Marden Cold Keep, niszcząc wszystko na swojej drodze. Niestety, albo niestety, plaga jest tutaj atakowana przez Płonący Legion. Płonący Legion stara się tutaj wywrzeć jakąś presję, niestety nie wychodzi mu to najlepiej, ale
Wraz ze swoimi bohaterami Balnazarem, Deterokiem i Barrym Atrasem oraz innymi Dothrezimami ruszyli zwiadować inne terytoria. Prawdopodobnie kierują się do Happy'ego i Silverhandu. Z racji tego, że jest to jeden z najpotężniejszych graczy uniwersum Warcrafta 3, jest największym możliwym zagrożeniem, więc trzeba zniszczyć albo ugryźć bestię w same jądra, żeby poczuła. Pamiętajmy jedno, że nikt nie bierze pod uwagę komara. Bądźmy takim małym komarem, dzikajmy Happy'ego w jajeczka, żeby poczuł ten ból, poczuł to cierpienie, które ciąży na wszystkich innych Dothrezimach i całym płonącym Legionie. Natomiast sam klan smoków, tak jak kurde, Dragon Maw Clan, czyli to jest klan Smoczej Paszczy, ruszył w kierunku Dunmoor. Ale czy przejdzie przez... Nie, nie przejdzie. Widzimy, że tutaj horda niszczy przejście, niszczy możliwość przedostania się przez przemysło Tandola. Przemysło Tandola upadło. A co za tym idzie? Krasnoludy, Dragon Maw Clan oraz The Dark Horde są odcięci. Co? Co się dzieje? Co się dzieje, halo? Numer Aha! Okej, Sylvanas przejęła Undercity. Bardzo dobrze. Martyrn Holdkeep jest atakowany bardzo mocno, jest oblegany przez Scourge wraz ze swoim sprzymierzeńcem z kultu. Ale, no tak, przyjrzyjmy się temu, co tutaj robi nasz towarzysz czerwony. Jednak nie rusza po Silver Moon. Nie, on stwierdził, że ruszy w podziemia starego Dalaranu. Ruszy w kierunku Illidarii. A może nie, bo coś kurde, ciężko mu to idzie. Coś go atakuje. No to widzimy, że musimy mieć sprzymierzeńców, żeby móc się tutaj dostać. Seriously, nie wiem co się dzieje, nie wiem co tutaj jest mówione i o co chodzi. Natomiast Martyrn Holdkeep został przejęty, kult zajął punkt kontrolny, u góry czyhają krasnoludy oraz jakieś inne przybrzeżne północne Lordaeronu. No, Ketozat nic nie robi. Zobaczmy co tam u krasnoludów, czy one dalej tutaj są, nie? Gnomergan został zajęty, już szykują się nasze dzielne krasnoludy, żeby stoczyć swoją ciężką bitwę z albo z Dragon Maw Clanem, który właśnie zajmuje północne części Menethil's Harbor. Bardzo duże ilości smoków, bardzo duże ilości jeźdźców Dragon Maw Battlemasters ruszyli w kierunku naszych strzelców. Oni nie mają najmniejszych szans w takim starciu, tym bardziej, że jednostek jest tu cała masa. Gdyby było troszeczkę więcej jednostek, które mogłyby stawić czoła. Niestety, takich możliwości nasz towarzysz nie ma. I musi poddać się nacierającej sile, którą przynosi Pinchu. Ale zobaczmy, czy on wykona jakąś kontrofensywę. Ruszył ze swoimi jednostkami, rusza w kierunku północnym. Czy wybierze pójście w kierunku Grim Battle, czy też pójdzie w kierunku Menethil's Harbor, żeby pomóc swoim przyjaciołom. Nie dać zdobyć tego przyczółka, bo tutaj jak oni zdobędą ten przyczółek, to od razu stworzą bazę. Bazę, która może mieć ważne znaczenie w tej bitwie. Będziemy musieli zobaczyć, jakie znaczenie będzie miało to starcie. Czy, kurczę, mi się wydaje, że takie poruszanie się pojedynczo, kilkoma jednostkami, to jest bardzo, bardzo zły wybór. Tym bardziej, że tutaj wszystkie jednostki odwróciły się. Sylvanas Windrunner has connected the Dragon Dark Arrow. Night Arthas with Shot. Okej, czyli mamy wyłączonego z gry. O kurcze, Magdi Bronzebeard upada. Sylvanas wystrzeliła w Arthasa czarną strzałę. Sylvanas confirmed the construction of the new for second of the Silver Forest. She has named the Sepulchre. Aha, czyli przejęli Sepulchre. Fajnie. Natomiast krasnolud poległ. Krasnolud umarł. Krasnolud nie żyje. Czy przywołał jednostki z Eri Peak? Nie! Jednostki z Eri Peak są cały czas u góry wraz z ich dowódcą Falstonem Windhammerem, o którym dzisiaj w sumie mógłbym tak troszeczkę merytorycznie opowiedzieć, bo czemu by nie? Czasami warto wziąć pod uwagę troszeczkę aspekty merytoryczne
No i móc powiedzieć troszeczkę więcej o postaciach będących wcale tutaj będącym lore. Ale zanim to zacznie, zobaczmy jak idzie Silverhandom. Happy został zbyt mocno uszczypnięty w jajka. Musi teraz bardzo mocno wziąć się za obronę tego miejsca. Jeżeli nie wyślę pozostałych jednostek, nie wyślę tych czołgów, nie wyślę bombardierów, kanonierów, to ta cała walka będzie o kandy dobestrzelił. Oczywiście jest Arthas, który mógł zostać zraniony tą mroczną strzałą, ale chyba nie został, bo cały czas tutaj jest. On wtedy na 3 minuty znika. Czyżby te 3 minuty minęły? O matko, widzimy patchworka! Czyżby Kel'Thuzad zdobył wszystkie elementy, żeby go stworzyć? Jest to, trzeba przyznać, jedna z najbardziej tankowatych postaci w całej tej grze. 8000 punktów zdrowia na samym starcie. Ta abominacja nie ma najmniejszych oporów, żeby być tą najbardziej tankowatą, najbardziej żywotną i najpotężniejszą jednostką w całej tej grze. Czy on atakuje Arthasa? Czy on chce doprowadzić do śmierci? Tak! Korona Lord Ronu upadła. Teraz jest szansa, żeby pokonać patchworka, bo wydaje mi się, że jak patchwork zginie, to będzie już niewskrzeszalny. To byłaby straszna strata dla kultu. Ale chciałbym się upewnić. Nie, oczywiście tutaj jednostki stwierdziły, że nie, spoko. Tutaj dajemy sobie radę. No niestety, w momencie kiedy upada Morgrain, to całe to tutaj, Aleksandros Morgrain, pamiętajmy, to całe to miejsce, całe Silverhand zmienia się w Scarlet Crusade. Więc no, mamy tutaj do czynienia z wojskami, które strasznie nienawidzą plagi i będą robić wszystko, żeby pokonać ją i zniszczyć. Nawet jeżeli chodzi o niszczenie swoich przyjaciół, swoich towarzyszy, nie liczy się jakim cudem pokonamy Forsakenów, ważne, żeby ich pokonać. Mogą być straty w ludziach, mogą być straty w najbliższych, nieważne. Możemy nawet swoje dzieci poświęcić, żeby ruszyć w kierunku nieumarłych i zniszczyć ich w zarodku. A co się tutaj dzieje? Tutaj są jakieś walki? Nie, ale dobra. Zobaczmy, jak sobie radzi zawodnik z Dalaranu, Terminator oraz Happy. Czy Happy wspomoże swojego towarzysza? Nie, Happy ma w dupie swojego towarzysza, bo on nie potrzebuje takich przeciwników. On nie potrzebuje takich sojuszników. On sam da radę sobie ze wszystkimi swoimi przeciwnikami, sojusznikami. On sam ze sobą daje radę. A najważniejszym przecież powiedzeniem wielkich mistrzów jest to, by pokonać siebie. On pokonuje siebie za każdym razem, kiedy gra w tą grę. I za każdym razem pokazuje, czym jest prawdziwy gameplay w Warcraft 3. Widzimy, że jednostki plagi niestety przebijają się przez wszystkie tutaj zapory, które położyli Terminator oraz Happy. Niestety Happy wyszedł z tego bez szwanku, a Ronin oraz Ancyrial Runeweaver padli w boju. No. Moja merytoryczna... Mój merytoryczny wspomagacz został mi właśnie odebrany. No, mówi się trudno. Widzimy, co my widzimy? Nic nie widzimy. Widzimy tutaj Anvina's Essence. Esencja Anviny. Przepraszam, czy to nie było coś, co trzeba użyć, by naprawić samym? Wydaje mi się, że tak. Co się natomiast dzieje na południu? Widzimy, że mroczna horda... Dark? Ciemna. Dark. Alone in the Dark. Sam w ciemności, tak. Ciemność horda. Ciemna, mroczna. Nie, może być i mroczna. Może być bardzo, bardziej fajnie to brzmi. Mroczna horda ruszyła w kierunku jednostek o Rashaka, czyli zwykłej hordy. A na północy Pinchu już chce uścisnąć, albo właśnie złapać w kleszcze swojego przeciwnika. Czyżby oni byli w przymierzu? Czy to są przymierze? Tak, oczywiście to jest przymierze. I teraz horda, która ma tylko 4 punkty kontrolne, wątpię, że da sobie radę z taką siłą, jaką tutaj prezentuje Dark Horde wraz z Dragon Maw Clanem. Ciekawe, czy... Skoro mamy magów ogrzech, to chyba mamy tutaj
Jakiegoś... Nie. Morgor został, więc Czogal nie będzie przerywany, ani też inna bohaterka. No ale widzimy Makterino tutaj siecze, niszczy, rozwala wszystkich jak leci. A trzeba przypomnieć, że Makterino to był jeden z Piflordów, którzy mieli bardzo duży wpływ na rozgrywkę, na historię świata, bo właśnie jego krew została wypita przez orki, przez co one miały tu swoją potęgę, były bardzo silne, były potężne, ale były zniewolone. W momencie, kiedy udało im się oczyścić z tego wszystkiego, no i oczywiście Orgrim, nie Orgrim, jak się nazywał, o matko, Garrosh Hellscream, nie, Grom Hellscream, zabił go, no w cutscence, oczywiście wszystko jest podskazane, Warcrafta 3, wtedy orkowie byli już tak całkowicie wolni. No było piękne. Ale tutaj troszeczkę merytoryki było, więc cieszę się, że to wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o Silverhand, musi się teraz bardzo mocno bronić, bo jeżeli upadnie, to Scarlet Onslaught, o matko, oni się zamienili w Scarlet Onslaught. Czy oni chcą doprowadzić do Argent Crusade? Chyba tak. Ale czy im to wyjdzie? Może być to bardzo trudne, jeżeli nic nie zrobi Happy więcej, żeby móc tutaj rekrutować kolejne jednostki, takie najlepiej walczące na odległość, by móc atakować to, co się znajduje tutaj, w oddali. Ale kurczę, widzimy, że on spokojnie daje sobie z tym wszystkim radę, bez problemu leczy swoje jednostki, a przeciwnicy są zmuszeni reiterować, są zmuszeni się wycofać. Patchwork ma już prawie połowę życia, więc to jest naprawdę duży sukces, żeby taką bestię tak mocno obić. Ale jeżeli wyjdzie zbyt daleko, to on będzie wybijany po kolei, nie będzie leczony, więc cofaj się do tego swojego Tirshend. Cofaj się do Tirshend, głupia kurwo. No oczywiście mi chodziło o tego Crusadera, no ale cóż. On ma fajne niebieskie oczy, zielone. Tutaj widzimy, jak Tirshend powoli zaczyna upadać. Tak samo jak upadło Imperium Hordy. Teraz, łomatko, protodrejki. Co z tymi protodrejkami, to kurde będzie jedna wielka masakra na południu. Krasnoludy nie mają najmniejszych szans. Muszą wycofać się do Ironforge. Wybrać mroczniejszą drogę. Czymże jest ta mroczniejsza droga? No i oczywiście tu się bunkrują. Po drugiej stronie oczekuje nas mój pan Illidan. Zaprowadź do niego swych ludzi, a stworzy wam nową przyszłość. No i tak też się stało. A Tirshend dalej... Ojej, przepraszam. Tirshend dalej jest zdobywane i nic nie świadczy o tym, żeby miało coś się zmienić. Oj, biedny Happy. Moje krwawe elfy i ja będziemy ci służyć. A Happy'ego już nie ma. Czyżby znowu powiedzieli mu coś brzydkiego? Czyżby znowu strzelił w pochaj wyszedł? Nie wiem. Mamy teraz już 2, 4, 6, 8, 10, 11 graczy. Kilczejda ten 5 euro. Nie wiem, czy jest sens jakikolwiek patrzeć tutaj na Happy'ego, skoro i tak to już nic nie ma. Ale jaki jest... Co się dzieje tutaj u jednostek troli? Nie widzę, żeby jakoś specjalnie się wybijały gdzieś tam do przodu. Pokazywały swoją potęgę, siłę. A, jak głupi jestem, bo źle patrzę. Oczywiście pokazują, co potrafią i starają się zdobyć Silvermoon. Teraz pokażę, że odwieczna wojna, to miała być wojna z elfami, a nie z plagą. Panie, co to się dzieje? Wow, na północy widzę z dużej ilości płonącego legionu. Northrend jest mocno bite przez płonący legion. Wygląda tak, jakbym ja tutaj grał. Wtedy też płonący legion przeszedł, by zgnoił i się bawił dobrze. Dalaran stara się ze wszystkich sił zatrzymać napływ jednostek ze strony
płonącego legionu. Ale czy im się uda? Czy Ronin da sobie radę? Niestety upada. Niestety upada i nie jest w stanie już nic zrobić. Swoją drogą, Ronin to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o uniwersum, czy to świat, Warcraft, czy też World of Warcraft, bo jego przygodę bardzo dobrze kojarzę w książce Dzień Smoka. Jest to bardzo fajna książka, bardzo serdecznie polecam wszystkim przeczytanie jej. No, zanim opowiem dalej, tutaj widzimy, że Carpe Diem niszczy to, co Illidarii sobie stworzyło. Biedny chłopak nie wiedział, że to, co się tutaj znajduje, czyli Carpe Diem, to jest bestia, która nie daje za wygraną. Demonhold Aherus. Ładnie. Bardzo dobrze sobie radzą chłopaki w tym rozgrywce. Jest bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna, coś się ciągle dzieje. O, ale wracając do sytuacji, gdzie poznajemy Ronina. No, w książce Dzień Smoka była bardzo, bardzo dziwna sytuacja, że Mac Crassus, którym się później dowiadujemy, że jest smokiem Corial Straszem, dowiaduje się, że jakieś dziwne działania dzieją się w Lordaeronie, w całym królestwie. I przychodzi jakiś dziwny książę, ni to książę, ni to baron, który nagle zjednuje w sobie wszystkich pozostałych władców pobliskich wiosek, miast, czy tam stolic. Kurde, co to za sygni? Aha, stąd. A co za tym idzie? Jest strasznie dziwne, przecież wiecznie skłóceni ze sobą władcy, lordowie po raz pierwszy są skłonni do zrobienia wszystkiego razem, tego samego, bez broni, bez wojny. Kurczę. I okazuje się, że ta postać to jest przemieniony Deathwing, o którym tego jeszcze nie wiedzą, ale muszą to zbadać. Ronin zostaje wysłany na pewną misję rozpoznawczą w kierunku Dun. Nie, w kierunku Kasmodan. Ale zanim tam się dostaje, musi spotkać się z pewną łowczynią. Nie Valera, tylko Veresą Windrunner, z którą będzie od tej pory podróżował. No i zadaniem jest dostać się właśnie do Kasmodan, gdzie w wiosce Hinnis spotykają Falstada Wildhammera podczas bardzo ciekawej sytuacji, gdyż nasi bohaterowie zostali zaatakowani przez smoka i nagle na przestrzeni powietrza zobaczyli poruszające się trzy mniejsze obiekty. Okazało się to właśnie jeźdźcy gryfów z Falstadem Wildhammerem na czele, który odpędził bestię, odpędził smoka. Odpędził, a twój pozostałym towarzyszom kazał go ścigać, żeby go, no jak pewnie się domyślacie, ubić. On zaś wylądował i próbował się dowiedzieć, o co chodzi, no i skuplował się z naszymi bohaterami, z Roninem oraz Veresą, no i starali się później razem ruszyć w kierunku Kasmodan, no ale jakimś dziwnym trafem w pewnym momencie Ronin został porwany przez Deathwinga. W ogóle cała historia jest naprawdę mega zakręcona i polecam ją przeczytać, niżeli mnie słuchać, bo to jest o wiele lepiej opisane i powiedziane. Bezczeszczą nasz święty Gaj.